Teraz już wiemy, co to jest roztwór i możemy się zastanowić nad tym, od czego zależy tak zwana rozpuszczalność, czyli to, ile substancji rozpuszczalnej możemy rozpuścić w naszym rozpuszczalniku, czyli innymi słowy, w jakich warunkach różne substancje rozpuszczają się lepiej lub gorzej. I będziemy teraz mówić o rozpuszczaniu soli i muszę tutaj zrobić taką małą dygresję. Otóż w chemii będziesz bez przerwy się stykać ze słowem sól i wiadomo, w języku potocznym używamy tego słowa mówiąc o soli kuchennej, którą sypiemy do potraw, żeby były bardziej słone. I akurat to, co sypiemy do naszego jedzenia, jest to nic innego jak chlorek sodu, NaCl. To jest z jednej strony nasza sól kuchenna, a więc sól w tym kulinarnym i potocznym znaczeniu, a z drugiej strony jest to również sól w sensie chemicznym. Przy czym z tego chemicznego punktu widzenia nie ma znaczenia słony smak chlorku sodu, tylko to, że jest to neutralna cząsteczka złożona z jonów. Tutaj Ci przypomnę, że sód ma jeden elektron walencyjny, którego bardzo chętnie się pozbędzie, natomiast chlor ma 7 elektronów walencyjnych, jednego mu brakuje do szczęścia i bardzo chętnie przejmie go właśnie od sodu. Tak? I po takim transferze tego jednego elektronu chlor staje się jonem ujemnym, tak? Bo otrzymuje jeden nadprogramowy elektron. Liczba jego elektronów przewyższa liczbę protonów o 1. Z kolei sód traci elektron, więc ma o 1 proton więcej w jądrze niż elektronów krążących wokół niego, dlatego staje się jonem dodatnim. Tak? I teraz skutek przyciągania elektrostatycznego te dwa jony się trzymają bardzo mocno razem. I żeby trochę lepiej się wczuć w sytuację jonów chloru i sodu, możesz sobie wyobrazić, że masz kochanego psa i nie masz dla niego miejsca u siebie w domu. Masz za małe mieszkanie, nie masz gdzie zwierzaka trzymać. Wobec tego w zaufaniu oddajesz tego psa przyjacielowi, który tego miejsca ma trochę więcej. Ale efekt tego jest taki, że całymi dniami przesiadujesz teraz u kolegi, bo tam jest twój ukochany pies. I nie wiem, czy ta analogia jest odpowiednia, ale mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Inne sole, z którymi często możesz się zetknąć, to na przykład chlorek potasu czy bromek wapnia, można by wymieniać. I teraz nasze pytanie jest takie, co trzeba zrobić, by taką sól rozpuścić w wodzie. W ciekłej wodzie oczywiście. Otóż narysujmy sobie kilka cząsteczek wody. Umówmy się, że to będzie atom tlenu. I tu z niego wystają dwa małe atomy wodoru. I narysujmy sobie jeszcze kilka takich. I będą różnie zorientowane. Jak być może pamiętasz, bo mówiliśmy o tym pewno co najmniej kilka razy w tej serii filmików, wskutek elektroujemności tlenu, elektrony pochodzące od atomów wodoru przebywają przez większość czasu w pobliżu jądra tlenu. Wobec tego na tym końcu cząsteczki wody, gdzie mamy tlen, pojawia się cząstkowy ładunek ujemny. Z kolei przy wodorach pojawia się cząstkowy ładunek dodatni. Tak, przy pozostałych już napiszę tak tylko symbolicznie, żeby nie zaciemniać rysunku. I teraz ujemny kraniec jednej cząsteczki, dodatnim krańcem drugiej, przyciągają się elektrostatycznie i to są właśnie wiązania wodorowe, o których mówiliśmy również niejednokrotnie w tej serii. I teraz pamiętasz z pewnością, że w stanie ciekłym cząsteczki wody nie stoją na miejscu, tylko poruszają się względem siebie, tak? Jedna na przykład tutaj, leci druga tu, trzecia na przykład tutaj, czwarta tu. Tym niemniej pozostają blisko siebie, jakby się o siebie ocierają. I akurat w przypadku wody sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że właśnie w stanie ciekłym cząsteczki wody są najciaśniej upakowane. W przypadku większości substancji to najgęstsze upakowanie jest obserwowane w stanie stałym, natomiast w przypadku wody jest to stan ciekły. O, i teraz masz taki układ cząsteczek wody i chcesz w tej wodzie rozpuścić na przykład chlorek sodu. Otóż chlorek sodu jest cząsteczką dosyć dużą w porównaniu z cząsteczką wody. Czy jak spojrzysz na układ okresowy, to zobaczysz, że tlen się znajduje w drugim okresie. Tak? Wodór jest w ogóle malusieńki, w szczególności w cząsteczce wody elektron od każdego wodoru odchodzi w stronę tlenu, więc z tych atomów wodoru zostają tylko protony. Z kolei sód i chlor są w okresie trzecim i są istotnie większe od tlenu. No, narysuję być może nie w skali, ale tak dla zobrazowania. Tutaj mamy jon sodu, a tu jeszcze większy od niego, niech będzie jon chloru. I teraz w stanie stałym te jony trzymają się blisko siebie, wskutek przyciągania elektrostatycznego, natomiast po wrzuceniu kryształu chlorku sodu do wody, kationy, jony dodatnie sodu są przyciągane elektrostatycznie przez ujemnie naładowane końce cząsteczki wody, natomiast no, z kolei anion, czyli ujemnie naładowany jon chloru jest przyciągany przez kraniec naładowany dodatnio.
Ale żeby rozpuścić taki kryształ chlorku sodu w wodzie, musimy te wielkie jony gdzieś w te przestrzenie pomiędzy cząsteczkami wody wpasować. Gdybyśmy mieli wodę w stanie stałym, taką sztywną strukturę, gdyby te cząsteczki się nie poruszały, tylko stały na swoich miejscach, to byłoby to właściwie niemożliwe, no niewykonalne, by te jony gdzieś powciskać w te przestrzenie. Trochę łatwiej, ale również ciężko będzie to zrobić w zimnej wodzie, gdzie cząsteczki mają małą energię kinetyczną, główną rolę odgrywają oddziaływania, odgrywają wiązania wodorowe. Te cząsteczki wciąż się trzymają blisko siebie, bardzo niemrawo się poruszają i również wpasowanie w przestrzenie pomiędzy nimi tych jonów chloru i sodu będzie trudne. Oczywiście można będzie to zrobić, będzie to wykonalne, ale im woda będzie gorętsza, im wyższa będzie średnia energia kinetyczna cząsteczek wody, im żywiej będą się one poruszać, tym łatwiej będzie tym jonom utorować sobie drogę do stabilnej konfiguracji. A jaka to będzie stabilna konfiguracja? Na przykład dla jonu sodu, narysujmy go sobie jeszcze raz, będzie to taka konfiguracja, w której będą go otaczać cząsteczki wody zwrócone do niego tym ujemnie naładowanym tlenowym końcem. Natomiast w przypadku jonu chloru, w stabilnej konfiguracji cząsteczki wody są zwrócone dodatnio naładowanymi końcami do jonu chloru. I teraz, żeby rozpuścić maksymalnie dużo chlorku sodu w wodzie, należy wodę podgrzać do wysokiej temperatury i wówczas wiązania wodorowe między cząsteczkami wody nie będą odgrywać tak wielkiej roli i one będą mogły łatwiej się pomiędzy tymi cząsteczkami wody przepychać i dążyć do takiej właśnie stabilnej konfiguracji. I okazuje się, że w przypadku substancji stałej, rozpuszczanej w ciekłym rozpuszczalniku, obowiązuje generalna zasada, że gdy rośnie temperatura rozpuszczalnika, to rośnie również rozpuszczalność. A gdy ciało stałe jest rozpuszczane w ciekłym rozpuszczalniku. To jest pierwsza generalna zasada, do jakiej doszliśmy. Teraz, używając wody i soli kuchennej, możesz bezpiecznie i co więcej tanio poeksperymentować. Gdy będziesz kiedyś w nastroju do eksperymentów chemicznych, to proponuję Ci wziąć szklankę wody i wrzucać do niej kryształki soli. Możesz swoją wodę mieszać albo potrząsać delikatnie szklanką. Zaobserwujesz, że właśnie mieszanie lub potrząsanie pomaga soli się rozpuszczać. Możesz się zastanowić, dlaczego tak jest na poziomie mikroskopowym. Ale w miarę jak będziesz wrzucał te kryształki, to w pewnym momencie zaobserwujesz, że na dnie pozostają Ci kryształki soli, że już nic więcej się nie rozpuszcza. I okazuje się, że w tym momencie woda w tej danej temperaturze, którą masz, już została nasycona solą. Czyli że więcej rozpuścić się nie da. I kiedy zaobserwujesz właśnie, że na dnie osadzają się kryształki, możesz swoją wodę podgrzać, na przykład w mikrofalówce, i przekonasz się, że te kryształki, część albo wszystkie, jeśli dostatecznie mocno podgrzejesz wodę, również się rozpuszczą. Bo to właśnie podwyższenie temperatury, czyli średniej energii kinetycznej cząsteczek wody, sprawi, że w pewnej chwili rozsuną się one na tyle mocno, że jakiś duży jon chloru lub sodu będzie miał szansę pomiędzy nie wejść i usadowić się w takiej oto konfiguracji stabilnej, do jakiej dąży. Teraz podsumujmy sobie. Gdy rośnie temperatura cieczy rozpuszczalnika, to rośnie rozpuszczalność substancji stałej. I odwrotnie, gdy temperatura maleje, większą rolę zaczynają odgrywać oddziaływania i jonom trudniej jest się pomiędzy cząsteczkami rozpuszczalnika przepychać. A co będzie w przypadku gazu? Powiedzmy, że na przykład chcesz zrobić wodę gazowaną, tak? Rozpuścić nieco dwutlenku węgla w czystej wodzie. Jak pamiętasz, z pewnością cząsteczki gazu latają w dużych odległościach od siebie, dosyć swobodnie i niezależnie we wszystkie strony. Substancje, które w warunkach normalnych, w warunkach takich, w jakich na przykład woda jest w stanie ciekłym, są w stanie gazowym, charakteryzują się tym, że oddziaływania międzycząsteczkowe w nich są słabe. Na przykład w przypadku gazów szlachetnych występują jedynie siły dyspersyjne Londona. W przypadku innych gazów mogą to być siły o nieco większym znaczeniu, ale mimo wszystko oddziaływania odgrywają bardzo małą rolę, a cząsteczki gazu lubią swobodę, lubią się trzymać daleko od siebie, nie oddziałują, gdy przez chwilę znajdą się
blisko to nie zwiążą się, nie będą się trzymać razem, tylko po prostu się zderzą, odbiją się i się rozlecą w swoje strony. Tak właśnie się zachowuje gaz. I teraz wyobraźmy sobie, że takie cząsteczki gazu sobie narysujemy jeszcze raz. Umieszczamy w wodzie. Powiedzmy, że żółte kółka to dwutlenek węgla, otoczony cząsteczkami wody. Niech te błękitne kółka oznaczają już całe cząsteczki, nie tylko atomy tlenu. No, tutaj mamy powierzchnię wody i pod wodą znajdują się cząsteczki gazu. Przy czym cały czas jest to gaz. Cząsteczki chcą być daleko od siebie nawzajem i od innych cząsteczek, a tu wszędzie z każdej strony są cząsteczki wody. Niekomfortowa sytuacja. Chcą wyrwać się na powierzchnię. Na przykład ta cząsteczka tutaj z prędkością zwróconą w kierunku powierzchni chce się wyswobodzić, ale nie może, ponieważ tutaj są wszędzie cząsteczki wody. Tu w szczególności. Ograniczają jej ruchy. I teraz co się stanie, jeśli podwyższymy temperaturę wody? Cząsteczki będą się intensywniej ruszać, mniejszą rolę będą odgrywać wiązania wodorowe między nimi, a przez to podobnie jak jonom chloru i sodu, cząsteczkom na przykład dwutlenku węgla czy innego gazu, również łatwiej będzie torować sobie drogę pomiędzy nimi, a ponieważ one dążą do tego, żeby się wyrwać, wyswobodzić, to przy wyższej energii kinetycznej cząsteczek wody, a więc przy wyższej temperaturze, wyswobodzić się im będzie łatwiej, więc rozpuszczalność efektywnie zmaleje. Podobnie jeśli takim układem potrząśniemy, również taki dodatkowy ruch w układzie ułatwi gazowi ucieczkę i z pewnością zdarzyła Ci się taka sytuacja z butelką wody gazowanej czy innego napoju, na przykład coli, z której po wstrząśnięciu gaz intensywnie uciekał. A z kolei jeśli temperatura cieczy, temperatura rozpuszczalnika będzie niższa, wiązania międzycząsteczkowe w przypadku wody, wiązania wodorowe będą odgrywały większą rolę i takiej cząsteczce dwutlenku węgla, na przykład tej, będzie się trudniej przecisnąć tu pomiędzy tymi cząsteczkami wody i ulecieć. Wobec tego w niższej temperaturze rozpuszczalność gazów cieczy jest większa. Podsumujmy sobie to jako generalną zasadę, która obowiązuje właśnie dla gazów rozpuszczanych w cieczy. A gdy temperatura rośnie, rozpuszczalność maleje. Gdy gaz rozpuszczamy w ciekłym rozpuszczalniku. O, to jest druga generalna zasada, którą można sformułować. A teraz jest jeszcze jeden czynnik, który w przypadku, gdy rozpuszczamy substancję stałą, właściwie nie odgrywa żadnej roli, ale gdy rozpuszczamy gaz, okazuje się mieć ogromne znaczenie i tym czynnikiem jest ciśnienie. Otóż wyobraź sobie, że nasza woda czy inna ciecz z rozpuszczonym gazem, na przykład dwutlenkiem węgla, znajduje się pod ogromnym ciśnieniem atmosferycznym. Tutaj mamy cząsteczki atmosfery, które nam powierzchnię naszej cieczy bombardują, uderzają często i przekazują duży pęd, wobec tego wywierają duże ciśnienie. I intuicja tutaj jest taka, że pod takim ciśnieniem zarówno cząsteczce wody, jak i cząsteczce gazu jest niezmiernie trudno ulecieć, opuścić obszar zajmowany przez ciecz. I ta intuicja prowadzi do jeszcze jednej ogólnej zasady obowiązującej dla gazów. Otóż gdy ciśnienie rośnie, to rośnie również rozpuszczalność. Spójrzmy sobie na te dwie ramki razem, jedna pod drugą. Widzimy, to jest ciekawe moim zdaniem, że ciało stałe rozpuszczane w cieczy zachowuje się odwrotnie niż gaz. Ze wzrostem temperatury dla ciała stałego rozpuszczalność rośnie, a dla gazu maleje. Z kolei jeszcze dla gazu istotną rolę odgrywa ciśnienie. Wraz ze wzrostem ciśnienia rozpuszczalność gazu w cieczy rośnie, natomiast dla ciała stałego nie odgrywa ono żadnej roli. Mam nadzieję, że to, o czym powiedzieliśmy sobie dzisiaj, pozwoliło Ci wyrobić choć trochę intuicji, jeśli chodzi o rozpuszczalność, i że było to choć trochę ciekawe.